Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku ze Skyrim. Zaczynamy troszeczkę z lekką cofką, ponieważ zauważyłam ostatnio pod więzieniem, jak czytałam zapis, bo tam skoczyłam na dół do tego więzienia, pamiętacie? Nie było Lidii. Ona mi gdzieś chyba mi zginęła i wy mi mówiliście w komentarzach właśnie, że ona może zginąć, żebym uważała. Ja chyba skacząc właśnie tutaj, gdzieś po tych skałach do tego więzienia, musiałam ją gdzieś zgubić, bo ona zniknęła, nie było jej nigdzie. Weszłam do więzienia, też jej nie było, więc chyba ją po prostu... No coś musiało się jej stać i nie chcę, żeby się jej coś stało, więc musiałam wczytać save'a, dlatego jesteśmy o kilka kroków wstecz, ale to nic nie szkodzi. Chciałabym się wydostać jednak z tego miejsca, bo jest tutaj bardzo zamglone. Ja tutaj... Przepraszam, kompletnie nic nie widzę. Musimy się kierować tam. Teraz Lidia, czy ty tutaj zejdziesz? Poczekaj, najpierw sobie zrobimy szybki zapis. Tędy zejdziesz powoli, tak jak ja, prawda? Zejdziesz? No żebym ja się nie musiała o ciebie martwić na każdym kroku, bo to trochę mi, wiesz... Popsuję rozgrywkę! Jaki jest prąd wodny! Lidia, uważaj, bo woda... Woda wciąga, chodź tu. Może ją woda wciągnęła i ona... Chodź tu! I ona mi tam gdzieś popłynęła, kurde, z prądem. No nie, nie powiedz, że nie wyjdziesz. Podałabym ci rękę, ale no to chodź tędy, bardziej tutaj, w tą stronę chodź. O, i tu teraz. No kobieto do łaźni, to ona umie się przebrać i pływać, ale tak to ciężko, nie? Dobra. Rozświetlimy sobie troszkę. Także więzienie na razie sobie daruję i chyba posłucham waszych rad i po prostu będę ją zostawiać. O. A ciekawa jestem, kto go pokonał? Czekam na dobrą śmierć. Dobrą śmierć? Tak. Malakat nie ucieszyłby się, gdybym po prostu położył się i umarł. A dlaczego chcesz umrzeć? Nadszedł mój czas. Jestem stary. Za stary, by zostać wodzem. W tym wieku nie powinienem się żenić. Więc muszę umrzeć. O ja, takie Malakat zesłał mi wizję dobrej śmierci. Mam tu czekać, póki nie nadejdzie. Jak widzisz, jeszcze się nie zjawiła. A może właśnie się zjawiła? Być może śmierć, której szukasz, może spotkać się z mojej ręki? Nie wyglądasz mi na starca, bez wątpienia wciąż jesteś potężnym wojownikiem. I nie będziemy tutaj, myślę, oceniać. No, on ma jakieś tam swoje zasady, skoro mówi, że jest starcem. Może. Na pewno? Możemy się spróbować. No dobra, dam ci dobrą śmierć. Zobaczymy. Aha, czyli mam z tobą walczyć. Tak myślałam, że to będzie na zasadzie. No zobacz, czy ty taki stary... Co tu się wydarzyło? Co? Pokaż, co potrafisz. Czy ja mogę... Co to było? Co to było? To ma być stary ork? To ma być stary ork? Proszę was. Nie powiedziałabym, że on taki stary, bo... Lidia, gdzie ty znowu już mi zniknęłaś? Ona pewnie gdzieś tam na dół skoczyła. Dlaczego ta gra tak mnie nie lubi? Gdzie ona jest? Lidia, spadłaś na dół? Pokaż mi tutaj. Wiem, jak ty spadłaś na dół, to nie wiem, czy coś z ciebie zostało, ale... No serio, zgubiłam ją znowu. To nie ona. W wodzie jej chyba nigdzie nie ma. Ostatnio się patrzyłam. Czy dalej tam u góry stoi? Lidia, jesteś tu? Nie, dlaczego miałaby skoczyć, skoro ja tędy zeszłam? Ech, jeszcze raz. No niestety. Gdzie ona jest? Tu jest. Idziesz? Chodź tędy. No chodź. Gdzie ty leziesz? Ona gdzieś naokoło lezie w ogóle. No chodź tu. O, nie wierzę. Gdzie ty pola... Gdzie ona polazła? Tędy? Mogę tu wejść jakoś tak? Co, na nią czekać, czy ją przyniesie? O, to jest pytanie. Nigdy nie... A,
mało powiem. Nigdy nie zwracałam większej uwagi na tych moich towarzyszy, ale przez was mam taki naprawdę strach teraz, że coś im się może stać i będzie po towarzyszach, no ale... No nie wiem, jest safe w razie... O! W razie czego będziemy wczytywać. Idziemy jeszcze raz. Znaczy... Ten stary ork, ja sobie tutaj zapiszę po tej wodzie, bo... Przez tą wodę przejść to masakra. No kieruję się na znacznik. Chciałabym w końcu dojść do Siwobrodych, no wezwali mnie. Jest ten ork. Zapiszmy sobie grę. On te aż 2T powalił. Dwa koty szablozemne. Ja myślę, że to jest taki znak... Słuchaj, on powalił 2 koty szablozemne. Więc może uważaj. Ja sobie przywołam tego, naszego. I teraz z tobą porozmawiamy. Jeśli nie jesteś tu, aby dać mi dobrą śmierć, to odejdź. Nie wyglądasz mi na starca. Wygląda na to, że odwiodę cię od tego... Że nie odwiodę cię od tego pomysłu. No. Lepiej odejdź. Nie chcę, żeby przestraszyła się ciebie moja dobra śmierć. Ale ja jestem tą dobrą śmiercią, poczekaj. Dlaczego chcesz umrzeć? Malakat ze... Jak widzisz, jeszcze się... Być może ja? Może. Na pewno? No dawaj. Co? A czym? Czekaj, tylko teraz się przemienię na płomienie. Nie trzeba było tu przyłazić. No patrzcie, i znowu mnie złapał. No to trudno. Nie, no. Nikogo już tu nie ma. Nie, to jest... to. Ten ork jest zdecydowanie dla nas za silny. To jest... To nie nasza liga. Nie mam broni. Muszę jakąś broń sobie skręcić. W ogóle właśnie, wiecie co jest najgorsze? Że ja nie mam chyba żadnej broni takiej... Żelazna buława. No niby mam. A jakbyśmy się w to wyposażyli? Jeszcze raz spróbuję, tylko najpierw przyzwę patronacha. Teraz wezmę żelazny młot. Jeśli nie jesteś tu, aby dać mi dobrą śmierć... Muszę cię zapytać. Malak... Jak widzisz, jeszcze się nie... Ja. Może. Na pewno? No dawaj. Zobaczymy. O. No widzicie, on mnie na hita ściąga. To jest nieporozumienie. Znaczy, nieporozumienie. Ja mam na sobie szaty czarodzieja, więc to też nie ma się co dziwić. Dobra. Idziemy dalej w takim razie. 5 minut powalczone. Nic z tego nie wyszło. No ale koty szablozemne, widzieliście jak mi pojechało. On tutaj widzę położył 2, więc... Stój sobie, dziadku. Nie powiedziałabym. Znaczy, właśnie wiecie co? Może ja mu powiem, że on wcale takim dziadkiem nie jest. Zobaczymy co powie jeszcze, tylko nie będę z nim walczyła oczywiście. Czekam na... Jeśli nie jesteś tu, aby dać mi dobrą... Nie wyglądasz mi na starca. Zgadza się. Powinno się umierać, gdy wciąż jeszcze można uważać się za prawdziwego mężczyznę. My, orkowie, nie jesteśmy jak nordowie i cesarscy, którzy żyją, dopóki nie posiwieją i nie staną się słabi. Nie trzyma się rzeczy, które są bezużyteczne. Cóż więc robić, kiedy ty stajesz się taką rzeczą? Wygląda na to, lepiej że cię nie odejdź. Nie chcę, żeby przestraszyła się ciebie moja dobra śmierć. Wiecie, co mnie interesuje? Jeszcze tutaj po drodze, po schodkach, są jakieś katakumby. Chyba. Ten znacznik to są jakieś takie... Coś do zwiedzenia. Jakaś przygoda na nas tu czeka. Nie. Koza, chodź tu, bo ja skóry zbieram. Ćwiczę swoje zdolności na kozach i krowach i innych zwierzętach. Jakie to jest złe. Tutaj, co? No nie zauważyłam, co się odkryło. Co my tu mamy? Drewniane... Aha, drewniane drzwi, no tak. Zobaczmy. Ostatnio u Izy na live wspominałam, że mi jakieś choróbsko chyba bierze i się nie myliłam. Makin! Przestraszyłem się! W pobliżu jest nekromanta, więc uważaj na siebie! Możesz mi pomóc? Jest w grobowcu i robi bogowie wiedzą co ze szczątkami moich przodków. Kto jest w grobowcu? Val Zvera. Moja rodzina nigdy się z nim nie zgadzała, a on ostatecznie oszalał. Wszedł tam, żeby zbezcześcić nasz grobowiec rodzinny, wykorzystując naszych przodków do nekromancji mrocznych elfów. Moja ciotka weszła za nim, ale jeszcze nie wyszła.
A ja nie mam z nim szans w pojedynkę. Ciotka weszła. Pozwolisz, żeby twoja ciotka poszła tam sama? No właśnie. Nie jestem z tego dumny. Przeraża mnie to miejsce. A ciocia Agna dobrze o tym wie. Ojciec zamknął mnie tu, gdy się upił. Potem odszedł. Przez 3 dni jadłem dary pozostawione zmarłym, zanim znalazła mnie ciocia Agna. O, mamo. Możesz mi pomóc? Jest w grobowcu i robi bogowie wiedzą, co ze szczątkami moich przodków. Ojejku. Nie ru... No dobra, ruszajmy. Świetnie. Otworzę drzwi i spotkamy się w środku. Wolałabym iść sama. Potem poprowadzisz nas dalej. Bez ciebie, ale jak już musimy iść we dwójkę... Chwała przodkom. Mączka kostna. Sól. Książki. Czekaj, bo mamy go chronić opcjonalnie. Tylko ja książki pozbieram. Ogólnie chciałabym wam podziękować za wszelkie rady, jeżeli chodzi o mody. Dostałam od was mnóstwo rad. Odpowiedzi, wskazówek. Naprawdę dziękuję. No jeżeli chodzi o mody, to tutaj każde informacje są przydatne. Każdy... Powinniśmy zapolować na Walsa. No i nie dokończył. Każda próba w razie jakichś problemów, wiecie, jest możliwym rozwiązaniem, więc dziękuję. Ale na razie chyba wszystko gra. Więc na razie sobie będziemy grać tak, jak jest. Pomimo, może ja wyjmę. Albo jeszcze inaczej. Chyba nie chcę tego naszego kolegi podpalić, no. A ty co tutaj tak sobie latasz, zamiast nas chronić? Jeden guzik, cały czas mi się źle naciska. Przywracanie do 26 wzrasta, to jest... O. Mówiliście, że jest mod, który dodaje bardzo dużo czarów. Tylko, że... ja osobiście nie grałam za bardzo nigdy magami, więc dla mnie te czary, które są dostępne w tej grze, bez żadnych modów, są... No można powiedzieć nowością, więc myślę, że jak dodam... Nie wiem, tam pisaliście, że ten mod ma chyba ponad 100 czarów. Jak dodam kolejne 100 czarów, to ja... Gubię się. Zniszczenia za połowę kosztu... A my to chyba mamy kupione, tak? Tak. Tu możemy oburącz... rzucanie oburącz czarów zniszczenia skutkuje zaklęciem zmaksymalizowanym o silniejszym i... niż normalnie efekcie, czyli na przykład właśnie nasze płomienie byłyby lepsze. Pozwala rzucać czary zniszczenia na poziomie uczniowskim za połowę kosztu magii. Brzmi fajnie. A przywracanie? Co nam to jest przywracanie? No właśnie. Połowa kosztu... Regeneracja? Zaklęcia lecznicze. Czary lecznicze? A, przywracanie. Nie, ja chciałam przywoływanie. O, tu. Połowa kosztu, oczywiście, połowa kosztu, znaczy mistyczny więź, zaklęta broń, rzucanie oburącz czarów przywołania skutkuje zaklęciem zmaksymalizowanym i tu, no tutaj możemy, chyba na razie nie chcę tego ulepszać, bym zniszczenie ulepszyła oburącz, bo jednak działam tutaj oburącz przeważnie, prawda? Więc leczymy oburącz i w sumie za połowę kosztu many też można powiedzieć, że zniszczenia można kupić. Dobra. O, to jest jakaś pułapka. Ona już chyba się uruchomiła. Dobra, chyba możemy iść. Dawaj pieniążki. Gram u dźwigu. Ja jestem trochę przeciążona. Znaczy trochę. Mała powiedziane. Lidia, poczekaj. Wciąż tu jestem. No czym właśnie, mogę służyć, mój tanie? Czy ja cię opróżniłam ekwipunek ostatnio, powiedz mi, moja droga, czy nie za bardzo? Możesz ponosić. Czemu mam to przy sobie? Teraz to wyrzucę. To nie są takie wcale wagowo. A, stalowe zbroje masz ponoś. To możesz ponosić. Założyłabyś. Ona może założyć sakwę. Oj, jak miło.
Jak miło, prawie ją już przeciążyłam. No ale dobrze, wystarczy, wystarczy, moja droga, chyba że tyle ponosisz. Z tych rzeczy ci nie chcę nic zabrać. Smoczek kości. Czy mam smoczek kości? A, bo ja przecież tego smoka pokonałam ostatnio. Ona ma... Patrzcie. A, swoją drogą usunęłam tego moda na ten makijaż, więc teraz Lidia wygląda normalnie. Bardzo ładnie, ale nie przesadnie, prawda? I ja chyba swoją drogą też wyglądam teraz. Nie wiem, chyba tak samo. Zobaczmy. Tutaj wzięłam koszt marzenia, to chyba nie. Płomienie wzięłam, dobra, idziemy. Chodźmy, ekipa. Wino, wino, wino. Rynione czerwone jabłko, wino, wino. Aha. Ale od razu inaczej ręce trzymam. Chyba, nie? Mi się wydaje, że inaczej ręce nawet układam już teraz do walki. A miałam wyrzucić ten łuk. Nie wiem, czemu go podniosłam. Pewnie przez przypadek któregoś razu. Ja w tej grze tak mam, że często podnoszę przez przypadek różne rzeczy, które są niepotrzebne. Co do jeszcze jednego komentarza. Dostałam komentarz sugerujący, może to nie źle, źle powiedziane. Jedna osoba powiedziała, że Skyrim jest chyba trudną grą i obawia się zagrania, bo boi się, że sobie nie poradzi. I ja muszę tutaj powiedzieć, że ta gra, ona jest w pewnych momentach trudna. Zresztą było widać, tak? Z jednym orkiem próbowałam tam 3 razy zawalczyć, no ale po prostu są takie walki i takie momenty w tej grze, no, których nie mamy szans przez... To własność mojej rodziny! A, sorry. Dobrze, weź co chcesz. Tylko pomóż mi pozbyć się Walsa. Okej, sorry, nie wiedziałam faktycznie, że to jest grobowiec twojej rodziny, zapomniałam. Upsi. I właśnie, no tutaj przede wszystkim... Kurde, jak ja mam... Jak ja mam się bić czarami, jak ty mi tu wchodzisz pod ogień? Są poziomy trudności, to jest mega sprawa, można sobie zmniejszyć. Ja gram na dosyć wysokim, znaczy to nie jest wysoki, to jest moim zdaniem taki normalny chyba. Bo ja gram na... Zobaczę, sobie sprawdzę. Na ekspercie, a jest jeszcze czeladnik i uczeń, nowicjusz. Mamy raz, dwa... Kurde, ostatnio też mi się tak stało, nie mogłam zmienić. O nie. No i co? O, ekspert. Jest jeszcze mistrz legendarny, czyli... Ugh, tu się dzieje. Dobra, wychodzę. Na ekspercie. Czyli tak w połowie. Myślę, że to jest taki normalny poziom trudności. No ale jest ich sporo, więc każdy może dostosować sobie poziom trudności do siebie. I nie wiem, ja twierdzę, że w Skyrima powinien chyba zagrać każdy, bo jest to tak wspaniała gra. Jeżeli chodzi o tutaj, o historię, fabułę... Nie! Ciociu Agno. Natalosa. Dlaczego z nią nie poszedłem? Oj, kolego. Tylko bogowie wiedzą, jak on bezcześci ciała moich przodków. Kiedyś Agna powiedziała mi, że głębiej znajduje się tajna komnata, w której chowano pohańbionych członków rodziny. Może tak dostaniemy się do głównej komory. Okej. Okay. Tylko ja musiałam zobaczyć, co ciocia miała przy sobie, więc nie obraź się, okej? Okay? Już jej nie przydadzą. Ale ona w sumie nic takiego nie miała przy sobie, więc zostawimy ciocię w spokoju. Faktycznie ciocia ubrana jak wojownik. To mówisz, że tutaj nie wejdziemy, tak? Drzwi są zaryglowane. Czyli mamy... Tu jest jakieś ukryte przejście. To już widać. Tylko nie wiem, jak je jeszcze uruchomić. Tutaj czasami są takie jakieś małe przyciski na stole, pod stołem. No ale zobaczmy na razie tutaj. Jakaś droga jest. To może tamta jest powrotna. Albo była ukryta. Skradam się, bo sobie leveluję ten. Się rzuci. O, jeszcze jeden. Czy ja mogę zobaczyć twoje życie? Nie za bardzo. Okej. Okay. Zło to miksturka odporności się przyda. A miałam nie okradać, bo to twoi przodkowie zapomniało. Kuferek.
Mikstura uzdrowienia, super. Stalowy wielki miecz, złoto. Drauga przeszukamy. To chyba nie są twoi przodkowie, to są draugi. Idziemy tutaj. Dobra, to tutaj nie przeszukuję twojej zmarłej. O, tu jesteś, kolego. Widać cię na dystans. Widzę, że Lidia sobie... Uważaj! Lidia sobie wzięła topór, który dała mi, żeby poniosła. Widzę, że z niego użytek. Zniszczenie wzrasta do 28. No, kolego, zobacz, tu jest cała ekipa. Ło, Lidia tu szaleje. Dobrze. No właśnie, Lidii życie... Gdzieś mi to minęło przed chwilą. Nie? Gdzieś mi to mignęło przed chwilą. Na bank mi mignęło. A może to było jego? I wybijam się z rytmu, co o czymś mówiłam i już zdążyłam zapomnieć o czym. Że nie będziemy przeszukiwać. Aha, myślałam o tym, że chcę zrobić szybki zapis, w razie nam tutaj ktoś zemrze. Będzie chciał mi się tego czyścić od nowa. Mam wrażenie, że tu będzie jakaś pułapka. Ach, miałam... Ale zaraz. Same nogi wystają. Nie ma tu żadnej pułapki? O. To nie ma. Mam nadzieję, że to nie należy do twoich zmarłych. A gdzie to jest? Uhuhu, dwa wytrychy poszły. Nieładnie. Otwieranie zamków. Uświęcony orkowy łuk. Nie umarli na maksymalnie 7 poziomie, uciekają. A, sprzedamy wytrychy i złoto. Dobra, pozwoli nam brać co chcemy. To będziemy się tutaj stresować i martwić. To była pułapka. O, teraz widzę jego życie. To może jak jest niepełne, to widzę jego życie? Nie wiem. Pisaliście mi też, że są właśnie dwa sposoby rozbrajania, że można podobno strzelić strzałą, żeby przestała pułapka czasami działać. Czy ty wstaniesz? Tak. Jesteś silniejszy, ale patrzcie, jaka jest różnica, jak ja w niego ten, a on jak w niego ten. Właśnie. Moje czary są trochę słabe. To mi wygląda na jakąś... arenę... O, no właśnie. Czekaj, czekaj. Nie, to tylko pająk śnieżny. Myślałam, że to jakiś... Znaczy, to mnie duży był. Woda. Trzeba to popalić? A tu? Już nie? Tu można. Tak to wygląda trochę, jakby było można. I to tu się chowa szkielet. Aha. Tu jest przejście. O, jakaś ruda. Srebra. No to wydobędziemy. No i my mogliśmy właśnie wyposażyć Kilof jako broń, po prostu wziąć w ręce i naciskać. I nie ma tej animacji, tylko po prostu się robi dziab, 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 dziab. Muszę spróbować. Oczywiście zaczęłam teraz to mówić, jak już zaczęłam wydobywać, ale następną rudę spróbuję tak zrobić, tylko muszę sobie jeszcze przypisać kilo do wtedy ulubionych. O. Konik możemy spalić? Nie. No dobra, to tu chyba nic ciekawego. Czy ja idę na kuckach? Chyba tak. Nie, stąd przyszliśmy, poczekaj. My tu mamy iść. Czy mam wrażenie, że... To krety się otwierało. Może to nie... Ktoś tutaj gdzieś jest. Nie chciałam wziąć tego pradawnego miecza. Chciałam wziąć te pieniądze. Ktoś tu gdzieś jest, bo słyszałam. Nie? To gdzie? Czemu on jest martwy? Zaraz, czy my tam doszliśmy? Nie.
Wow, cała ekipa. Nie wygrasz tego. Ja was to podpalam. Tylko tyle potrafisz? Lidia, ładnie życie macie. Dajcie mi trochę postrzelać. Elegancko. Może postrzelam trochę z łuku? Natomiast tak cały. Chociaż ten ogień dobrze na nich działa, nie? To nie jest jakiś zły wybór, mam wrażenie. Tutaj coś sobie stoi. Leży. Kurczę, ale. Mam takie trochę wyrzuty sumienia, że to jednak ten grobowiec, jego rodzina, my tak tutaj szperamy, kurczę. Każde ciało. Oho, znowu jakieś pułapki, czyli te zagadki, o nie. Ale ile... Chyba miejsce, o którym wspomniała Agna. Powiedziała, że niedźwiedź wskaże drogę. Niedźwiedź. To tu jest niedźwiedź i tu jest coś do pociągnięcia nawet. Jest! Przejście prowadzi przez sarkofag. Nie podoba mi się to. Ale lepiej chodźmy dalej. Czekaj, zapiszę grę, bo mam wrażenie... Że tutaj zaraz coś wyskoczy. Mikstura. Narzędzie do balsamowania. No nie przyda się. Pozamykane. Aha. Pradawna maczuga. Nie, złoto. Jak na tyle życia. Co my tu mamy? Oho, zamknięte drzwi. O, prawie. Czyli do końca i trochę w górę? Tak jest. Czy są tu jakieś pułapki? Nie. Mikstura magii. Stalowe buty z mankietami, nie, bo są ciężkie. W dalszym ciągu chodzimy w jakichś słabych butach. Ja chyba nie mam przypisanych też buteleczek do magii. Magii tu. F. Uzdrowienia mam. Przywrócenia zdrowia też mam. Chyba wystarczy. Teraz... Dobra. Wydaje mi się, że te drzwi prowadzą do głównej komory grzebalnej, gdzie ukrywa się Vals. Wejdźmy tam i skończmy z tym. Mówisz? Nie podoba mi się to. Lidia, jak ty mówisz, że to byś nie... O kurde, to jest trochę duże. Co on tam robi? Widzę go chyba. Czy to może go zasnajpujemy trochę z orkowego łuku? On tutaj stoi? Tak! Wyleczył się! Nie widzą nas. Wiedzą, że gdzieś jesteśmy, ale nas nie widzą. Chodź tu bliżej. W plecy to. Ja się skupiam, dlatego się nie odzywam. Wiecie, u mnie to normalne. Nie. Nikogo tu nie ma. Dobra. To się zaczyna. Kilku nam się udało zlikwidować. Zaraz, ja sobie muszę te posprawdzać, bo później się pogubię. Dobra. Co? Lidia, co ty masz w czole? Nie chcesz szlak! Czekaj, mikstura magii. Dobra. A właśnie, bo my mamy. Też tak mamy, też tak umiemy. Ty, bo my umieramy. Sorry. Sorry. Uważaj! Jesteśmy po prostu. Co robisz? Co robisz? No dobra, co robisz, no kurczę.
próbuję przeżyć. Mikstura magii ostatnio. I jeszcze został nam oczywiście ostatni rodzynek. Nie! Czekaj, to ja w złe... Ja w złego waliłam. Czekaj. No właśnie, bo ja znowu sobie nie wyekwipowałam. No co, skillów mam cię bić? Odważysz się walczyć z Gilmerem? Pewnie, że się odważę, tylko daj mi chwilę, niech się... Kurde, że my nie mamy... Która przywrócenia zdrowia? Że my nie mamy nic... na manę. Oddaj się! Oni cię wykończą, a ja wezmę, wiesz co? Ja wezmę orkowy łuk. O! Dzięki za pomoc w sprawie Walsa. Proszę, weź to i zostaw mnie. Chcę się zająć ciotką Agną i innymi członkami rodziny. A co mi dałeś? 500 zł, klucz do skrzyni. Ja muszę koniecznie jakąś broń wyekwipować sobie jednoręczną albo dwuręczną na bliski dystans, bo... Klucz do krypty. Księga czarów, stalowa. Szata nekromanty, okej. Okay. Żeśmy go rozebrali. O, tu jaki bogaty, ametysty jakieś. Tutaj jakaś kubka popiołu. Mączka kostna. Teraz pójdziemy do tej skrzyni. Chwila, momento. O, trochę potek mi poszło. No z tą maną muszę przyznać jest ciężko. Muszę zdecydowanie potrenować manę. Muszę zmienić w ogóle kamień ten... Bo my mamy bonus, pamiętacie? Z kamień wojownika. Wszystkie umiejętności bojowe rozwijają się 20% szybciej. Ja muszę to koniecznie zmienić na umiejętności magiczne. Musiałabym wrócić na początku w ogóle... Na początek gry. Na do tych trzech kamieni. Albo znaleźć coś fajniejszego gdzieś. Oj. No właśnie, ty mnie interesowałeś. Cel traci 10 punktów zdrowia i kondycji od obrażeń brązu. Może być, ja sobie to przypiszę do... Pod szybki wybór i w razie ktoś do nas podejdzie, to będę miała jednak tam coś... Wyjąć kogoś, coś lekko, wiecie, czymś tam uderzyć. Chociaż ja na bliski dystans to nawet nie powinnam myśleć o zbliżaniu w tych szatach. No ale czasem taka sytuacja, że trzeba. Dobra. Już chyba trochę przeczyściliśmy, gdzie jest ta skrzynia cała. Dał nam do skrzyni jakiś klucz? Ale ja tu nie widzę żadnej skrzyni. Za drzwiami? Ekspert. Aha. Nie, on nam chyba dał... O, nam on dał klucz do skrzyni, dobra. Torba aptekarza. Bierzemy. Żelazny hełm płytowy, może nie, ale to są porozrzucane pieniążki. Diamenty, ametysty, naszyjniki. I co my tu mamy? Ametyst, drobny klejnot duszy, kostur chowańca. Przywołuje chowańca na 60 sekund w miejscu, które wskazuje rzucający. A może ja powinnam z kosturem biegać? Księga czarów, odmrożenie. O, i to miałam kupić właśnie ostatnio na odcinku i zapomniałam. Bo to jest do przywoływania. Tarcza blokuje 20% więcej. Zwiększa odporność na magię. To bierzemy. To do sprzedania. Rzucanie czarów iluzji. 75%, zwoje i 113. Bardzo fajna skrzynka. Bo my mamy na sobie... Szata, która nam daje... No, 75, czyli wszystkie są takie. Teraz tak, jeżeli chodzi o naszyjniki, odporność na magię zakładamy, mamy tych naszyjników trochę wyekwipowanych, no ale cóż, tarcza blokuje niepotrzebne, bo tarczy nie noszę i w sumie to tyle. I teraz możemy sobie, aha, zasuwę właśnie odsunąć i to będzie to wyjście, tak. Ale nie, tutaj jest jakiś, tu się coś chowa. To, o właśnie. Zawsze taki kształt. To jest coś ukrytego w tej grze.
No niestety człowiek się uczy grając wcześniej. Jest to jakaś super skrytka, ale zawsze coś tam jest, nie? I fajnie znaleźć. Ostrożnie! Miałeś się ściotkę chować. A, przepraszam. Wszedłeś. Teraz... Gdzie było wyjście? Tutaj, nie? Bo tutaj przyszliśmy i ciotka była z przodu chyba. Pusto, no właśnie. No. Fajnie. Fajna przygoda, fajny questik. Lidia się postarała, kolega też się postarał. No i małymi kroczkami przesuwamy się w stronę Siwobrodych. Ale w dalszym ciągu tutaj jest ta okropna... Ty jesteś? Goldir. Mogę z tobą porozmawiać? Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Za mną potrzebuję twojej pomocy. A co teraz zrobisz? Zrobię wszystko, żeby zapewnić spoczynek mojej rodzinie. Po tym wszystkim? Pewnie tu zostanę. Po drodze widziałem niezłe okazy zwierzyny, więc posiedzę tu jakiś czas. Nie możemy powiedzieć, żebyś poszedł za mną, ale... Zdaje się, że już kogoś masz. Może do naszego domu możesz... A. Do naszego domu mógłbyś pójść. Tam potrzebuję kogoś do ogarniania rzeczy. W którą stronę mamy? W tamtą się kierować. No dobrze. To jeszcze kawałeczek, możemy się przejść. Po tej mgle. Okropna jest ta mgła, nie? Ja znowu poszłam jakąś dziwną ścieżką. Poczekaj, Lidia, chodź, zejdziemy na drogę, bo... Gdzie to jest droga w ogóle? Gdzie my jesteśmy? No właśnie, zejdźmy na drogę. Jakąś główną... Bo się teraz zgubisz, moja droga. Chodź, 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 chodź. Gdzie tyle? Gdzie tyle? Poszła. No i poszła. Tyle ją widzieli. Widzieli. Chciałam powiedzieć, widziano i widzieli, wyszło, widzieli. Ja wiem, że ona do mnie przyjdzie prędzej czy później. Aha, poszła na schody, tak? Lidia! Idzie. Dobra. My się kierujemy w tamty kierunek. Zapiszmy sobie grę. Ona nas już nauczyła, że trzeba ten guziczek często wciskać. To jest znowu jakaś jaskinia przed nami. W ogóle tutaj tyle niespodzianek i tyle rzeczy czyha na nas na drodze, że widzicie, dojście z punktu A do punktu B wiąże się z setkami przystanków. Iverstead jest w prawo. Dobrze. I tak też idziemy. Ale dostała kózka. Kozia skórka, dziękuję. Tutaj jest jakaś jaskinka. Możemy sobie ją odkryć, bo to zawsze punkt szybkiej podróży jest, jak sobie odkryjemy taką jaskinię. To ona się schowa. Jaskinia zaginionego noża. Czemu mam wrażenie, że wiem, co to jest za jaskinia i tu będzie bardzo trudno? Czy to nie jest jaskinia zaginionego noża? Wiecie co, bo jest quest, my go nawet mamy chyba, zadania. Namówiła mi do pomocy w zrobieniu... Zdobądź zgubę pokrzyw, ale to chyba nie jest tutaj, nie? Nie, to jest tutaj, dobra, podobna jaskinia chyba. Dobra, wejdziemy sobie tutaj w Lost Knife Cave. Zaginiony nóż. Nie wiem, czy ona będzie duża. No dobra, chodźmy. Może będzie znowu tak jak to z trollami, że wiecie, wchodzę i już... Albo okaże się, że to jakieś nie wiadomo co jest w tej jaskini i ucieknę stąd szybciej niż tu weszłam. Ale dobra, ta jaskinia wygląda na dużą. Lidia... A gdzie jest Lidia? Lidia? Halo? Dlaczego ona z nami weszła? Przecież była za... Ślepa jestem? Nie. Gdzie ona jest? Czy ona co, nie może z mną wejść tam? No jesteś. Lidia, idziesz ze mną? No chodź, idziemy. Nie mówcie, że ona nie może tu wejść ze mną. No jest, no. Kurczę, bugi jakieś. Już się przestraszyłam. Oho.
Dobra, tam są jacyś bandyci. Znaczy, ja zakładam, że to są jacyś bandyci. Petrzocik. Ło. Bandyta banita. No i tyle po was, moi drodzy bandyci. Stalowy miecz, żelazne strzały, nie? A ja w ogóle strzelam chyba z żelaznych strzał, to mnie trochę boli. Bo ja bym chciała pułapka do szyby. Gdzie mam? Coś mi tu nie gra. Ogniste strzały, orkowe strzały. Myślę, że z pradawnych bym mogła postrzelać. No właśnie, bo one mają już 10 obrażeń, a te w ogóle wyrzuć. Nie chcę, żeby mi się wyekwipowywało co chwilę. Tam jest ich więcej, ale to za chwilę. Klucz do klatki w jaskini zaginionego noża. Złoto. Czemu? Aha, lekki pancerz. No tak, jest to lepszy, bo ja przecież noszę sobie szaty. I ta moja żelazna strzała w tobie. Niech już zostanie. Dla przestrogi, dla innych. Chleb to nie. Wiaderko też nie. I lecimy dalej. Oho, ruda. Kilof. O tak? Mam. No jest faktycznie granat bez skazy. A faktycznie jest to szybciej. Chodź, chcę mieć przywołanego, ale i tak chcę się trochę poskradać, bo chcę ich tutaj zaskoczyć. Czy ta strzała tak doleci daleko? Pięknie! Ło! Jaki unik zrobiła! O kurczę. Pięknie. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Że wodospadu? Tak, no w sumie ja też nie. A, tam jakiś balkon jest. Tam ktoś jest? Chyba tak. Bo moje strzały chyba tam nie doletują. No właśnie chyba tam. Ło, dlaczego? To tu się zatrzęsło. O, tu chyba idzie na zwiady. Kurczę, chyba nie dolatują te strzały. O! Elegancko. Kurde, ten łuk to jest naprawdę OP. Chyba aż za bardzo. Opiekane pory. Por. Można jeść por. Bierzemy. Wytrychy bierzemy. I złoto bierzemy. Mam taki nawyk mówienia, co podnoszę, bo bardzo mnie denerwuje, jak oglądam jakieś gameplaye i ktoś przeklikuje, a ja nie zdążę zobaczyć nawet, co ta osoba wzięła. Słowa i filozofia. O, broń dwuręczna. Okej. Okay. Bierzemy tą książkę ze sobą oczywiście. Stalową strzałę też możemy jak najbardziej podnieść. Czy tutaj z boczku coś się będzie kryło? Aha, tu widzę, że mają jakąś wyskocznię do skakania. To rozumiem, że już nikogo nie będzie? Czy jednak? Zastanawiam się jeszcze, czy tam można wpłynąć? Czy jakbym weszła do wody, jakbym stąd wyszła? Czy dałoby radę wyjść stąd? W sumie chyba tędy? Dałoby radę wyjść. Zapasy do łowienia użyj? Aby użyć, musisz mieć wędkę. Mamy książkę. Kurczę, ja nie mam wędki. No ja bym tu chętnie zobaczyła. Ja bym tu przypłynęła. Dopiszę sobie. Skakuję do wody. O. O, łososie tu pływają. Czekaj, wypłyń, bo... No właśnie.
Tu chyba, tak? Coś było z tyłu? Tak. Czekaj. Aha. O kurczę. Ruda żelaza. Mogę trzymać? Nie. Przeklikać. Dobra. Tylko te odgłosy, wiecie. Takie niefajne, bo wolę jednak tą, ten filmik. Filmik, scenkę, ten przerywnik. Nie wiem, jak to nazwać. Mikstramane, złoto, wytrych. I żelaznych strzał niebieskowana zbroja. A w beczce marchewka. Może marchewki nie będę brała. W tej beczce zielone jabłko też nie będę brała. Chyba tyle. Ale fajnie. Fajnie schowane. Na razie jeszcze się wysuń trochę. Zastanawiam się, jak długa ta kopalnia? Nie wiem, czy to jest kopalnia. Raczej nie, jaskinia. Co to było? Te łososie są bardzo... Aha, to chyba Lidia wskoczyła do wody. Te łososie są... bardzo człekolubne? W ogóle się nie boją? Okej. Okay. Wyszliśmy z wody. O, czekaj. Też mówiliście, żebym nie sprintowała do końca. Ja pamiętam, że to jest taka podstawowa zasada, żeby nie sprintować do końca, bo kondycja jest zawsze potrzebna. Ale często o tym zapominam i zwracam uwagi na ten pasek. Na szczęście teraz stamina mi aż tak mocno nie jest potrzebna, jak przy graniu bronią normalnie, z bliskiego dystansu, no bo tam to wiadomo, że jest potrzebna. Wiecie co, ja chyba miałam w różnych pochodnie, prawda? O, torcz, może być torcz. Oho, dobra, to bierzemy łuk. Bandyta, co? Zielonego czuba? Chyba mi się przesłyszało. Jest wyrwane. Ktoś tu już wszedł w tę pułapkę. Chyba ci się przesłyszało, nie? No tak, przesłyszało ci się. Gdzie ty jesteś? Tam? Nie, to nie. To jakiś kamień. Kurde, zauważył nas chyba. Nie? Jeszcze tam kto? Ich jest tam ich aż trzech. To my bierzemy tak. Przywołujemy. I łuk. Co to było? Kurde. Tutaj! Wykryto. Oj, czekaj. A wiesz co? Ja muszę sobie... Nie na śmierć! Czekaj, bo ja muszę... A, nie mam ma... O, nawet nie dacie mi, kurde, nawet... Kto mi tu strzela za plecami? Jakaś łuczniczka jeszcze tam jest. Miód, stalowe strzały i złoto. A tu jeszcze drugie ciało gdzieś było. Lidia, idź się rozpraw, bo ja tutaj muszę... Tu. Złoto. Albo czekaj jeszcze. Zabiję cię, jeśli będę musiała. Przecież się nie rozprawię. Nie dam ci rady. Nie posiadasz klejnotu duszy odpowiedniej wielkości. O, kurde, no. A to chyba... A to jej ciało spadło, czy to ciało znika, jak się duszę chce pozyskać? Nie pamiętam takich szczegółów. No, ale dobra. Nie, no tu polecia? Wytrych, strzała. Złoto. Duża ta jaskinia, oczywiście. Łuk myśliwski mało przydatny. Czy mogę tu? O! Tam się wychodzi na hideout. Kurde, ale to jest chyba tylko taki mały... Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, gdzie nas wyrzuci. Ja już mam... Dobra, ten hideout sobie zwiedzimy w następnym odcinku, bo jak zwykle ten się przeciąga. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w następnym. Bye!